Witajcie w kolejnym odcinku z kariery zawodnika w grze Skoki Narciarskie 2006. Dzisiaj rozpoczynamy nowy sezon tej kariery i dosyć dawno już nie nagrywałem odcinków z tej serii, więc przypomnę sobie tylko na szybko, jak to wygląda w tym momencie w tych rekordach. Najwięcej zwycięstw. Mamy ich w tym momencie 25. Mimo, że mamy dopiero 21 lat, więc wyrastamy na takiego trochę Schlierenzauera, można powiedzieć, tego naszego świata tutaj skokowego. Więc okej, chciałem głównie to sprawdzić. No i słuchajcie, sezon rozpoczyna się w Harachowie na skoczni K125. Na koniec poprzedniego odcinka zerkaliśmy sobie, jak to wszystko tutaj będzie wyglądało w tym sezonie Pucharu Świata, więc myślę, że nie ma potrzeby tego powtarzać. Zrobimy sobie jeszcze tylko trening i przechodzimy do inauguracji sezonu. Okej, więc lecimy do Harachowa. Zobaczymy, jak ten nowy sezon nam się rozpocznie. Ale trzeba zaznaczyć w ogóle jedną rzecz, że dochodzimy już do takiego momentu tej kariery, no kiedy powoli stajemy się takim zawodnikiem, wiecie, niepokonanym. I nieuchronnie tutaj zbliża się taki moment, w którym my będziemy już wygrywać wszystko jak leci. No i to jest zawsze moment w tych karierach, kiedy trochę zaczyna się robić nudno, bo po prostu jest to zbyt przewidywalne. Oczywiście to jeszcze nie jest ten moment teraz. Jak na razie ta kariera jeszcze niech trwa, niech daje nam radość, bo jak na razie, no widzicie, nieco gorsze skoki, 26 miejsce. Oczywiście teraz jeszcze nie mamy zbyt wysokiej formy, to też dlatego. No ale na spokojnie, jak widzicie, tutaj jeszcze są możliwości, żeby poprawić nasze skoki, więc póki takie możliwości są, to ta kariera będzie nas cieszyć. Natomiast niedługo pewnie przyjdzie taki moment, kiedy zastanowimy się nad tym, co robić, czy nie zacząć nowej kariery. I tak powiem wam szczerze, zastanawiam się, czy nowa kariera to będzie znowu kariera w skokach narciarskich 2006, bo mam szczerze mówiąc na nią pewien pomysł na ewentualną nową karierę za jakiś czas. Ale mam też pomysł, żeby nową karierę zrobić w grze RTL Ski Jumping 2007, która również jest świetną grą, podobną dosyć do tej, aczkolwiek wiadomo, klimat gry inny i myślę, że to też by było ciekawe, więc możecie pisać w komentarzach, jak wy byście to widzieli. Nie wiem też, czy jest możliwość pobrania gry RTL Ski Jumping 2007 tak, żeby to było proste i działało tak jak tutaj. No, 16 miejsce po pierwszej serii tego pierwszego konkursu, jak widzimy. No, odległości czołówki są dużo lepsze od naszych. My tutaj nie radzimy sobie najlepiej. Te straty też są dosyć spore punktowo. No, ale tak jak mówię, po pierwsze, nasza forma nie jest jeszcze najwyższa. No, a po drugie, warunki nie są może takie idealne dla nas. Wolelibyśmy raczej wiatr z tyłu, na którym zawsze spisujemy się lepiej. Poza tym słabe lądowania tutaj wyjątkowo, które też, no, wpływają bardzo mocno na tą notę końcową. Zobaczmy, jak będzie tym razem. No i znowu, no, pokazuje się ta przerwa, którą miałem od nagrywania tej serii, bo naprawdę, ostatnie odcinki nagrywałem dawno temu i muszę troszeczkę wejść znowu w ten dobry rytm. Natomiast pierwsze zawody wygrywa Aras przed Morgensternem i Bachledą. Zobaczcie, kolejny Polak wchodzi do czołówki Pucharu Świata. Natomiast jeśli chodzi o resztę, to wydaje się, że czołówka nie zmieniła się mocno. Tutaj wszystko raczej pozostało tak, jak było mniej więcej. Nie ma żadnych nowych nazwisk, też żadne mocne nazwiska raczej nie wypadły jakoś szczególnie z tej czołówki. No a my zaczynamy sezon 16 miejscem, czyli dosyć słabo. No ale cóż, myślę, że z czasem będzie tylko lepiej, więc teraz intensywnie trenujemy, żeby ta forma była jak najlepsza. No i przechodzimy sobie od razu do drugiego konkursu w Harachowie. Więc przechodzimy dalej. Warunki: boczny, mocny wiatr. Być może są to warunki nieco lepsze dla nas. No ale za chwilę zobaczymy, jak to będzie wyglądało w skoku kwalifikacyjnym. No jestem oczywiście ciekawy przede wszystkim, jak wypadniemy na tle rywali. Jak oni sobie będą radzić z tymi trudnymi, jednak jakby nie patrzeć, warunkami. No i jesteśmy na miejscu 8, ale dzięki temu, że ładny telemark był. Oczywiście od razu się te skoki w naszym wykonaniu poprawiają. Przede wszystkim miejsca są wyższe. No i zobaczymy, jak to za chwilę będzie wyglądało już w samym konkursie. No mam nadzieję, że uda się polecieć troszkę dalej, bo to nie był zbyt dobry skok tak naprawdę, ten kwalifikacyjny. Teraz myślę, że będzie dużo lepiej. Tak, to będzie naprawdę fajna próba i udaje się wylądować telemarkiem, więc powolutku już tutaj wchodzimy na ten nasz wyższy poziom. No i po pierwszej serii tuż za podium na miejscu 4, a to, co robi Bachleda, jest naprawdę niesamowite. Ale niesamowite jest również to, że Liokelsej po tylu latach wciąż jest w świetnej formie, i on naprawdę może dalej śrubować ten wynik zwycięstw, który ma. I powiem szczerze, to by było fajne, gdyby on ten wynik śrubował, bo w ten sposób zawiesza nam wyżej poprzeczkę na kolejne
sezony, jeśli my też chcielibyśmy ten rekord wyśrubować. No a myślę, że w pewnym momencie fajnie by było to zrobić. I będziemy mieć trudniejsze zadanie. No myślę, że to naprawdę jest spoko. A teraz niestety lądowanie nie wyszło i to może oznaczać, że walka o podium tutaj w naszym wykonaniu będzie nieudana. Tak jest, dopiero 10. miejsce, strasznie spadamy. A wygrywa tutaj ten reprezentant Niemiec, którego nazwiska nie wymówię. Morgenstern drugi, Aras trzeci, Aljokelsej dopiero siódmy zepsuł kompletnie swoją finałową próbę, gdzie też fatalne lądowanie musiało być. Trochę szkoda, bo szczerze mówiąc ja mu kibicuję, żeby on dalej te swoje świetne wyniki śrubował. My natomiast kończymy znowu poza czołową dziesiątką na miejscu 13, więc ten sezon zaczyna się na pewno dużo gorzej, niż się tego spodziewaliśmy przed jego rozpoczęciem. No bo że nie będzie mnie w dziesiątce zawodów w dwóch pierwszych konkursach na inaugurację, no to naprawdę bym w życiu nie pomyślał, ale myślę, że to właśnie w dużej mierze kwestia tej formy, więc słuchajcie, przechodzimy sobie do zawodów w Kusamo. No i zobaczymy, jakie tutaj warunki napotkamy. To jest wiatr z tyłu, nasza forma rośnie, więc myślę, że to jest konkurs, który może być dla nas naprawdę bardzo udany, zdecydowanie bardziej udany niż te zawody w Harachowie. Tutaj liczę na to, że gdzieś w granicach podium już się powoli zaczniemy kręcić. Tylko te lądowania, no naprawdę one wyglądają w naszym wykonaniu fatalnie ostatnio, ale zobaczcie, nawet z kiepskim lądowaniem jesteśmy w piątce. Jokelsej trzeci, więc no wydaje się, że wciąż naprawdę jest w dobrej dyspozycji. Po prostu w drugiej serii tego drugiego konkursu w Harachowie, no to nastąpiła jakaś wpadka. No a my oddajemy już skok z pierwszej serii. Troszkę problemów po wyjściu z progu niestety i to nie będzie jakiś bardzo długi skok, ale na szczęście wylądowany telemarkiem, więc top 3 myślę, że może być po tym skoku. Drugie miejsce za Adamem Małyszem. Czwarty Tomisław Tajner, dziewiąty Marcin Bachleda. Jokelsej znowu w zawodach troszkę zawodzi. Na siódmym miejscu dopiero. Okej, więc tak to wygląda. Małysz prowadzi z naprawdę dużą przewagą. Może być ciężko go wyprzedzić. Morgenstern w tej chwili na prowadzeniu. Ale wydaje się, że jeśli powtórzymy skok z pierwszej serii, to spokojnie go wyprzedzimy. No i zobaczymy, czy to się uda. No ale prawdopodobnie lecimy właśnie po pierwsze podium nasze w tym sezonie. No i wydaje się, że bez większego problemu, tak jest, to podium będziemy mieć. Dwa identyczne skoki na 135,5 metra z ładnym telemarkiem prowadzimy. No i Adam Małysz, jeśli powtórzy swój skok z pierwszej serii, to wygra. Ale czy da radę? Dał radę, brawo, brawo dla Adama. Fantastyczny skok również w drugiej serii, z naprawdę przyzwoitą przewagą wygrywa Małysz te zawody. Ja się cieszę, że kolega z kadry wygrywa, ja na miejscu drugim. Tajner utrzymał miejsce czwarte, więc naprawdę drużynowo wyglądamy znowu w kolejnym sezonie bardzo, bardzo dobrze. Jokelsej piąty, Morgenstern jeszcze na podium. No więc naprawdę fajnie kończą się dla nas te zawody. Zobaczymy, jakie warunki za chwilę będą w drugim konkursie. No w tym pierwszym były dla nas one na pewno sprzyjające, no ale teraz formę mamy już doskonałą, maksymalną, więc te oczekiwania względem nas na pewno są coraz większe. Ja sam na siebie nakładam te oczekiwania. Warunki może nie tak korzystne dla nas jak w pierwszym konkursie. Bardzo mocny boczny wiatr. Na pewno nie będzie tak łatwo opanować tego zawodnika. Zobaczymy, jakie miejsce da nam ten skok kwalifikacyjny. 133 metry, ładne lądowanie, prowadzimy po swoim skoku i wygrywamy, co ciekawe, te kwalifikacje z naprawdę dużą przewagą, więc w tych warunkach ewidentnie nasi rywale sobie nie poradzili. Zobaczcie w ogóle, ilu Polaków. My na miejscu pierwszym, Bachleda, Tajner, Małysz na miejscach od 6 do 8 i jeszcze Drabik na 12, może jeszcze ktoś w 30 jest. Jest jeszcze Antkowicz 20, Antkowicz, którego doskonale pamiętamy z Fiskapu, z Pucharu Kontynentalnego. No i Polaków już tutaj więcej nie ma. W 30 jest jeszcze Zuber 34. Czy mamy tutaj jeszcze kogoś? Jest Marek Szary 58. I powinien tutaj jeszcze być gdzieś. No właśnie, to prawdopodobnie Kamil Stoch w tej wersji skoków narciarskich 2006, czyli Ernest Sturski na ostatnim miejscu, jak to bywało już wielokrotnie, gdy sprawdzaliśmy, jak to wygląda na tych dalszych miejscach, więc kariera Stocha w tej karierze potoczyła się zupełnie inaczej niż w rzeczywistości. No a przypominam, że mamy już sezon 2010-11, czyli sezon, w którym Stoch już wygrywał swoje pierwsze konkursy. 133 metry, no i zobaczmy, co to da w tej pierwszej serii zawodów. Prowadzimy, drugi Bachleda, trzeci Tajner. Niesamowita sprawa, ale skok Bachledy, patrząc na odległość, był po prostu genialny. Musiały być poważne problemy z lądowaniem, niestety. Ale jest szansa na polskie podium, słuchajcie.
Co prawda, przewaga Tainera nad Bysztelem minimalna, 0,3 punktu, no ale jeśli dobrze skoczy Tainer, to jest szansa. No Małysz tutaj już za dużo traci niestety. Zobaczmy. Symulujemy całość i kto jest na prowadzeniu? Tainer przed Bachledą. Tainer przed Bachledą, niesamowita sprawa i zobaczcie z jak gigantyczną przewagą. W ogóle Tainer wysoko zawiesił poprzeczkę, trzeba przyznać. Musimy oddać świetny skok, żeby wygrać te zawody. No ale przede wszystkim zależy nam na podium, żeby to polskie podium dzisiaj było, bo to może być naprawdę historyczny wyczyn w tej naszej karierze. To będzie dobry skok, ale czy na pierwsze miejsce? Niestety nie, bo tym lądowaniem zawalamy sprawę prawdopodobnie. Szkoda, ale podium musi być. To będzie prawdopodobnie miejsce trzecie, tak mi się wydaje. Tak jest, jesteśmy na trzecim stopniu podium. Ale zobaczcie, przewaga tej trójki nad resztą niesamowita. Tainer wygrywa, Tomisław Tainer wygrywa, Marcin Bachleda drugi, no i my na miejscu trzecim. Niewiarygodny konkurs, pierwsze polskie podium w historii. No, aż brakuje słów, żeby to opisać. Małysz 11. No i jeszcze mamy Antkowicza na miejscu 24 i Drabika na 30. Drabik w ogóle... Wow, zobaczcie. On skoczył fantastycznie w tej drugiej serii, jeśli chodzi o odległość, tylko upadł. Dlatego mamy go dopiero na miejscu 30, a on mógłby być w 10. On spokojnie byłby w 10. Zobaczcie, jakie wyniki byśmy tutaj zrobili. No niesamowite to jest po prostu. No a my, też co warto zaznaczyć, wciąż bez zwycięstwa w tym sezonie, więc ten początek naprawdę poniżej oczekiwań. Zerknijmy na klasyfikację generalną, jesteśmy na miejscu 7, a straty do czołówki są naprawdę spore. Morgenstern, taki trochę niepozorny, a mimo wszystko prowadzi w generalce, no ale to co robią tutaj Polacy. Tainer 3, Bachleda 4, my na 7, Małysz na 8 miejscu, no i w 20 jest jeszcze Drabik na 18. Niesamowita sprawa. A raz na miejscu drugim, Tainer zaledwie 2 punkty do niego traci. No ta trójka troszeczkę się tutaj wybiła ponad resztę. No a my przechodzimy sobie do zawodów w Trondheim. To jest skocznia, którą lubimy. Na niej wygrywaliśmy zawody. No i niestety na skoczni, którą lubimy, zawody się nie odbędą. Naprawdę, no niesamowicie się układa dla nas ten sezon. Tak no negatywnie jak na razie. Opady śniegu i huraganowy wiatr nie pozwoliły na rozegranie tych zawodów. A następny konkurs to zawody drużynowe, więc no słabo, naprawdę słabo. Oczywiście jako drużyna nie wątpię, że spiszemy się tutaj świetnie, nie wątpię, że te zawody wygramy, no nie ma raczej innej możliwości. I zobaczcie, w ogóle my w drugiej grupie już startujemy. Wow, naprawdę to jest coś niesamowitego. W zeszłym sezonie byliśmy liderami, a teraz jesteśmy numerem 3 na ten moment. Więc no scenariusz, którego chyba nikt z nas się kompletnie nie spodziewał. Ale jak najbardziej ten scenariusz akceptuję na ten moment, będziemy się starać po prostu robić coraz lepsze wyniki. Pierwsza seria, 128,5 metra, zobaczymy co to da, 135,3 nota, no i to jest nota fantastyczna na tle rywali, ale ci najmocniejsi rywale jeszcze przed nami, więc na spokojnie czekamy na to, co będzie dalej. No i jak widzimy, Norwegowie w ogóle radzą sobie słabo, Polska odsadza tutaj potężnie, no Ljokelsen ma całkiem fajną notę, Bachleda też, ale to są duże straty do nas, to tylko pokazuje jak my bardzo lubimy skocznie w Trondheim. Niestety zepsuł kompletnie swój skok Tainer, a raz dużo lepiej, ale i tak mamy bardzo wyraźną przewagę. No Polska jest w tym momencie, można powiedzieć, nietykalna. Po prostu to, jaki my prezentujemy poziom jako cała kadra, no to jest poziom kosmiczny na tle rywali. No ale przechodzimy sobie już teraz do tego drugiego skoku w konkursie drużynowym. Indywidualnie z pewnością zrobimy tutaj najlepszy wynik ze wszystkich. Piękne lądowanie, 128,5 metra, więc powtarzamy nasz skok z pierwszej serii, nota identyczna. No, indywidualnie tutaj byśmy roznieśli konkurencję, no ale niestety jest to konkurs drużynowy, więc tego pierwszego zwycięstwa w tym sezonie jeszcze nie będzie. No i wygrywamy ten konkurs z naprawdę sporą przewagą, choć Bachleda i Tainer no nie spisali się jakoś fantastycznie. Tak naprawdę poza mną to tylko Bachleda w pierwszej serii miał naprawdę dobry skok, a raz w drugiej serii też dobrze skoczył. Morgenstern no w obu skokach bardzo ładnie, trzeba przyznać. No i tak to wygląda, tak się przedstawia czołowa trójka tego konkursu drużynowego. Możemy jeden punkt doświadczenia rozdysponować i słuchajcie, ja pójdę chyba w technikę lądowania, w którą bardzo rzadko inwestowałem, ale zrobię to po to, żeby troszeczkę te lądowania były częściej dobre, bo po prostu coraz częściej mi się zdarza, że te lądowania nie są najlepsze, zwłaszcza, że skaczemy coraz dalej, coraz lepiej, a tam się coraz trudniej ląduje, więc myślę, że to był całkiem dobry ruch, żeby poprawić tą technikę lądowania. My natomiast wybieramy się do Japonii, do Hakuby. Tutaj znowu będziemy mieć jeden konkurs indywidualny, jeden drużynowy.
No tym razem ten indywidualny się odbędzie, nie ma jakichś szczególnie trudnych warunków, za chwilę zobaczymy jakie dokładnie. Mocny wiatr pod narty, więc układa się to dla nas znowu fatalnie, bo to są warunki, w których my nie wypadniemy dobrze na tle rywali. I prawdopodobnie to jest kolejny konkurs, którego nie wygramy. No te kwalifikacje w ogóle dosyć słabo raczej wypadną w naszym wykonaniu, tak mi się wydaje. 131 metrów, no nie, może nie słabo, bo to jest piąte miejsce, ale no do czołówki trochę straciliśmy. Myślę natomiast, że jestem w stanie spokojnie się poprawić w samym konkursie. No ale czy poprawa da nam zwycięstwo, czy może tylko podium? No to się za chwilę okaże. To wyjście z progu nie było najlepsze. W locie troszkę może lepiej, tak, troszkę lepiej niż w kwalifikacjach. 132,5 metra, niestety troszkę zachwiany telemark, choć noty wysokie. Czwarte miejsce po naszym skoku, piąte po pierwszej serii. Ex aequo z Liokelsejem. Urman z Damianem ex aequo też widzimy na miejscu drugim. Prowadzi Morgenstern z całkiem wyraźną przewagą tutaj już nad nami. No ale myślę, że jest to do odrobienia. Tutaj Polacy troszkę gorzej, jak widzimy. Ja najlepszym z Polaków jestem na ten moment, choć Tainer prowadzi, więc zobaczymy jak to będzie w drugiej serii. No fajnie by było tutaj zaatakować podium. Myślę, że stać nas na to. Tylko to musi być dobry skok i naprawdę dobrze wykończony. To będzie dobra próba. Myślę, że odległościowo to będzie świetny skok, tak jest, tylko zabrakło telemarku, no i to jest właśnie to, o czym mówię. Przy bardzo dalekich skokach ciężko jest nam dobrze wylądować, sprawia nam to dużo problemów i przegrywamy z Tainerem, więc Tainer tutaj będzie na podium najprawdopodobniej, a my kończymy na miejscu trzecim. Tainer wygrywa, gratulacje, bo to jest kolejny Polak ze zwycięstwem w tym sezonie. Był już Małysz, był Tainer, nie wiem czy był Bachleda, chyba nie. No a my prawdopodobnie niedługo tutaj dokończymy, nie dokończymy, tylko dołączymy oczywiście, więc jest dobrze. Liokelsej dopiero ósmy, Morgenstern szósty, no a to jest nasze trzecie podium w tym sezonie, wciąż bez zwycięstwa, a straciliśmy do pierwszego miejsca naprawdę, naprawdę niedużo. No ale szansy teraz na to nie będziemy mieć indywidualnie, bo to jest kolejna drużynówka, cztery skoki sobie oddamy, okej, forma maksymalna i przechodzimy do tych zawodów. I zastanawiam się, czy na tym konkursie nie zakończyć nawet dzisiejszego odcinka. Troszkę będzie może krótszy, ale myślę, że na następny raz zostawimy sobie zawody w Harachowie na Mamucie i Skoczni, które poprzedzają turniej czterech skoczni, bo w Harachowie myślę, że spokojnie już wygramy. To jest skocznia, którą uwielbiamy, więc tam liczę na naprawdę dobry wynik. No a potem turniej czterech skoczni to też sobie zrobimy już raczej w następnym odcinku. No jak widzimy, tutaj Polska masakruje rywali. Tym razem my jesteśmy w trzeciej grupie. Wiatr lekki z tyłu. Myślę, że gdyby takie warunki były w konkursie indywidualnym, to bez żadnego problemu byśmy go wygrali. Natomiast no, trafiają nam się takie warunki właśnie na konkurs drużynowy, no co oczywiście zwiększa nasze szanse na zwycięstwo w tej drużynówce, co też jest super. Aczkolwiek tutaj myślę, że bez względu na warunki to zwycięstwo spokojnie byłoby nasze. Minimalnie przed Bachledą, jak widzimy, znaleźliśmy się. Jeśli chodzi o noty naszych tutaj rywali, no to nie są one zbyt wysokie. No i Tainer... Fatalny skok, prawdopodobnie zakończony upadkiem i Austria naprawdę znacząco się do nas przybliżyła, aczkolwiek myślę, że w drugiej serii sobie spokojnie poradzimy. Niemcy, co ciekawe, na miejscu trzecim. Norwegia, naprawdę fatalny występ Norwegów. Kompletnie zepsute skoki Stensruda i przede wszystkim Arasa. Bysztel też się nie popisał, jedynie Liokelsej dobry skok oddał. Małysz w drugiej serii, no średnio, trzeba powiedzieć sobie szczerze, ale Riegel, Florian Ligl, przepraszam, też słabo wypadł. Zobaczymy, jak dalej to wygląda. Tutaj widzimy, że Bachleda spisał się naprawdę bardzo dobrze, fajna nota. No i teraz już tak naprawdę jesteśmy pewni tego zwycięstwa, bo przewaga jest potężna. I chyba tylko jakiś kompletny kataklizm to zwycięstwo mógłby nam dzisiaj odebrać. Więc nasza finałowa próba, trochę słabe to wyjście z progu było. No jestem ciekaw, jak to się skończy indywidualnie, no właśnie. Fatalne lądowanie po raz kolejny w tym sezonie. No z tymi lądowaniami mam gigantyczny problem, trzeba sobie powiedzieć szczerze, jak na razie. I ta nota nie jest wysoka, no ale myślę, że Tainer tym razem się zrehabilituje i załatwi nam to zwycięstwo bez większych problemów, choć wiadomo, że Morgenstern też odda na pewno dobry skok. Zobaczmy. No i tak, Tainer spisał się przyzwoicie, jak najbardziej była to dobra próba. Morgenstern, bardzo dobry skok, no ale oczywiście nie wystarczył, żeby pokonać Polskę. Więc Polska, Austria i Norwegia, która w drugiej serii już dużo lepiej wypadła,
dała radę jeszcze na to trzecie miejsce wskoczyć, więc tak się kończą te zawody drużynowe. Już dwie drużynówki w tym sezonie mieliśmy. Bardzo, bardzo szybko te dwie drużynówki tak naprawdę nastały tutaj. W poprzednich sezonach nawet po turnieju czterech skoczni się zdarzało, że dopiero była pierwsza drużynówka. No i słuchajcie, Harachow i turniej czterech skoczni i prawdopodobnie jeszcze później zawody na Mamucie w Badmittendorf. Zostawimy to sobie na kolejny odcinek. Zerkamy jeszcze tylko na ranking. I liderem Pucharu Świata w tym momencie Tomisław Tainer. Po prostu to, co nam ta gra przyszykowała na tą karierę, to jest coś niewiarygodnego, że akurat Tomisław Tainer jest w tym momencie najlepszym skoczkiem na świecie. Niesamowita historia. Bachleda tuż za nami o dwa punkty, my tuż za podium, tuż za czołową trójką, Małysz ósmy. No i słuchajcie, zerkamy sobie jeszcze tutaj na osiągnięcia, rekordy. Najwięcej zwycięstw w Pucharze Świata. Czy Ljokelsej coś wygrał? Był blisko na pewno, ale wydaje mi się, że nie. On chyba miał 42 zwycięstwa i wciąż ma 42 zwycięstwa. Małysz na pewno coś tutaj dołożył już w tym sezonie, co najmniej jedno, więc fajnie. My jak na razie nie dołożyliśmy jeszcze nic, co jest ogromnym zaskoczeniem, ale myślę, że to jest tylko kwestia czasu i już w kolejnym odcinku sporo tych zwycięstw dołożymy. W rankingu podium... Miejsce na podium jeszcze nas tutaj nie ma, ale jesteśmy z pewnością już dosyć blisko. Reszta na razie nas nie interesuje, więc słuchajcie, na tym kończymy sobie dzisiejszy odcinek, więc bardzo dziękuję, że byliście, no i do usłyszenia następnym razem.